Cześć, dzisiaj krótkie wideo, taki mały tip, porada dla głównie dla pacjentów, dla osób, które mają tak naprawdę jakiś zespół dolegliwości dotyczących naszego całego przedramienia i dłoni łącznie z palcami. Dosyć często, przynajmniej w naszej praktyce, zgłasza się pacjent z problemami tego typu. Na wstępie oczywiście będę to podkreślał, że warto przyjść do fizjoterapeuty, który określi, czy problem dotyczy właśnie stricte przykładowo łokcia tenisisty, który gdzieś tam dalej będzie promieniował po naszym przedramieniu, czy ten ból może ewentualnie wychodzić z odcinka szyjnego, a może jest to problem z miednicy lub jeszcze z jakiejś innej struktury, która będzie gdzieś tam kompensacyjnie wypromieniowywała taki ból do naszego łokcia, nadgarstka, palców i tu będzie tylko objaw, a przyczyna będzie gdzieś bliżej, powiedzmy, centrum. Więc jakby tutaj zachęcam do wizyty u fizjoterapeuty. Natomiast krótka porada, bardzo prosty sposób dotyczący tak naprawdę, jeśli tutaj będzie faktyczna przyczyna, to bardzo łatwa tutaj praca i bardzo łatwa autoterapia, automasaż. Później pokażę troszeczkę rozciągania, więc jakby tak naprawdę dwie, trzy techniki, abyś łatwo i szybko mógł sobie pomóc na dolegliwości gdzieś w obrębie stawu łokciowego, w obrębie stawu nadgarstka, być może jakieś promieniowania do dłoni, do palców, więc tego typu objawy możesz sobie prawdopodobnie zniwelować technikami, które za chwilkę Ci pokażę. W dzisiejszych czasach dużo osób biega, ćwiczy crossfit, chodzi na siłownię, na fitnessy. Świadomość się zwiększyła w znacznym stopniu i powoli coraz większa rzesza osób wie, jak rozciągać dużą partię mięśniową, powiedzmy udo, pośladek. Wiemy również, jak to rolować. Natomiast często zapominamy o tych drobnych mięśniach, które przecież pracują u bardzo dużej ilości osób siedzących, przykładowo klawiatura i mysz, non-stop praca przez ileś godzin również nadwyręża te mięśnie, więc zachęcam do tego, aby również nie zapomnieć o tej partii mięśniowej i do tego bardzo pomocnym narzędziem do automasażu może być taka mini rolka, akurat tutaj mam Black Rolla. W przypadku tej firmy tutaj kolor nie ma żadnego znaczenia. Ma być to gładkie, ma być to dosyć sztywne. Akurat w przypadku mini roll nie mamy tutaj stopniowania twardości, miękkości, więc nie tak jak w rolkach dużych standard. Tu mamy jeden określony poziom twardości. Dobieramy sobie tylko kolor, jaki sobie życzysz i działamy tak naprawdę. Więc co robimy z tą rolką? Ta rolka służy do jakby opracowania mniejszych partii ciała, na przykład podeszwy, na przykład w niektórych przypadkach łydka, okolica Achillesa. Bardzo fajnie sprawdza się przy bioderku. Można też zastosować ją w okolicy pod potylicą. Biceps, triceps, mięsień naramienny, czyli nasze ramię. I właśnie dochodząc do sedna dzisiejszego krótkiego wideo, czyli przedramię. Jak to zrobić? Dobrze by było, żebyś miał jakiś sztywny, twardy kawałek powierzchni przed sobą. Może to być blat jakiegoś stołu kuchennego. Drugą pozycją możliwą będzie pozycja na podłodze w pozycji na czworaka. Za chwilkę to pokażę na sali. Jak to zrobić przy blacie? Kilka szczegółów technicznych. Pierwszy z nich to to, że rolkę musisz położyć prostopadle do części długiej, którą będziesz rolował, w tym przypadku nasze przedramię. Więc to jest jedna opcja. Nie może to być krzywo, pod skosem. Musi być prosto. Rękę położymy sobie w ten albo w ten sposób. Zależnie, czy chcesz masować stronę, powiedzmy, dłoniową, czy tą grzbietową, tak swoje przedramię obrócisz na tej mini rolce.
Troszkę schodzę niżej na nogach, żeby być trochę dokładniejszy. Drugi ważny tip to to, żeby przyłożyć jakby napór, docisk na całej długości tego przedramienia, więc drugą swoją rękę układam jakby równolegle na to przedramię masowane. W takim przypadku nacisk by był tylko w jednym punkcie. Najmocniejszy tutaj już troszeczkę mniejszy, więc musimy się postarać, żeby na całej długości masowanej ten nacisk był stały i równomierny. Druga zasada, teraz trzecia, partia rolowana w każdym przypadku, niezależnie czy działasz z kulką, z rollerem standardowym, czy z mini rolką, postara się rozluźnić i wpuścić ten sprzęt jak najgłębiej w twoje tkanki. W tym przypadku ważne, aby puścić luźno nadgarstek, żebyś nie napinał palców, i tak naprawdę zaczynamy główny ruch rolować sobie wzdłuż. Dosłownie robimy to w takim tempie. Im wolniej, tym też jesteś bardziej w stanie poczuć jakieś napięcia, różne grudki, punkty, napięte linie. Z takim tempem i z rozluźnioną partią rolowaną wystarczy, abyś to zrobił. Powiedzmy, że policzymy w ten sposób, że w tą i z powrotem to jest raz, 5 do maksymalnie 10 razy powinno wystarczyć, jeśli chodzi o twój nacisk. Wykorzystujesz tu swój ciężar ciała trochę. Skala nacisku niech będzie od 0 do 10, między 5 a 8. Jeśli 8 to jest maksymalny ucisk, ale pamiętaj, że nie możesz się napinać w momencie, kiedy trafisz na bolesny punkt, więc ta ósemeczka to jest taka górna granica i lecimy sobie jakby wzdłuż. To jest główny ruch, więc ta strona lub ta, taka sama zasada po tej stronie, to jest ruch taki główny, czyli wzdłuż. Są też dodatkowe techniki, którymi możesz troszeczkę bardziej opracować bolesny punkt. Powiedzmy, że zacząłem masować i tutaj znalazłem bolesny punkt. Zatrzymaj się w nim, spróbuj poprzecierać sobie taki masaż poprzeczny. Nie szoruj skórą o powierzchnię rolki, tylko zabierz jakby ze skórą i spróbuj prześlizgiwać się po bolesnym punkcie, gdzieś tam głęboko, gdzie jest dla ciebie to wyczuwalne. Więc to jest tak naprawdę tutaj dodatkowa technika możliwa. Druga to ruch mojego nadgarstka i palców w górę. Spowoduje to taki a la masaż funkcyjny, czyli trochę zastąpi ręce fizjoterapeuty, który czasami blokuje tkankę i ruchem kończyny rozciąga sobie daną partię mięśnia. Więc taka technika, kilka ruchów plus masaż poprzeczny to jakby dodatkowe możliwości i zawsze kończymy sobie tym ruchem takim wzdłużnym w bardzo powolnym tempie. Praca z tym to dopiero wstęp. Warto zrobić sobie masaż, niezależnie o czym mówię tutaj, rolka, kulka, jakakolwiek partia ciała, ale automasaż po to, żeby troszkę zniwelować napięcie w tej partii, którą chcesz gdzieś tam poprawić sobie i dopiero wtedy przejść do rozciągania, które za chwilkę pokażę ci na sali. Także w takiej kolejności będzie to troszkę bardziej efektywne, niż gdybyś najpierw rozciągnął swoje bardzo napięte mięśnie, które niekoniecznie muszą być podatne na samo rozciąganie, a później rolowanie. Oczywiście nic się nie stanie w takiej kolejności, ale dużo bardziej efektywnie najpierw to, a później rozciąganie, które teraz ci pokażę na sali, także zapraszam dalej. Drugą pozycją, którą możesz wykonać masaż przedramienia, nie mając przy sobie jakiejś powierzchni na wysokości, będzie po prostu praca na podłodze. Taka sama pozycja, jeśli chodzi o przedramię. Wykonujemy to w ten sam sposób, bardzo powoli, z luźnym nadgarstkiem, palcami, więc jakby tylko twoja pozycja tutaj jest sprawą jakby inną i odmienną niż przy stole. Jeśli chodzi o rozciąganie, to
Pierwszą pozycją, która jest łatwiejszą pozycją, będzie dotyczyła rozciągania stricte tylko tej części przedramienia i głównie tutaj będziesz czuł właśnie rozciąganie podczas tej pozycji. Po niej pokażę Ci drugą taką neuromobilizację, coś bardziej globalnego właśnie dotyczącą jakby całego ramienia, klatki piersiowej, trochę szyi, ale zacznijmy od czegoś prostego. Pozycja na czworaka. Ustaw się tak, żeby Twoje ramiona oraz uda były w linii pionowej. I teraz tak samo musimy obrócić. To jest cecha wspólna tych dwóch ćwiczeń, dlatego mówię tak samo, ponieważ przy ścianie tak samo będziesz musiał wykonać rotację do zewnątrz. Jeśli da radę, obróć tak daleko, aby palce patrzyły w Twoje kolana. Jedyny ruch, który musisz wykonać, to pupa w kierunku pięt. Sprawa indywidualna, zależna od tego, w jakim stopniu napięta jest Twoje tutaj przedramię, więc pójdź do takiego momentu, kiedy czujesz wyraźne ciągnięcie gdzieś w tym obszarze. Zatrzymaj się, nie rób takiego pompowania na razie, więc jakby tak, żeby było to do wytrzymania. Porównaj, czy któraś ręka nie jest bardziej spięta. Dostosuj ten zakres do tej słabszej, w cudzysłowie, ręki, mniej rozciągniętej i przytrzymaj, po czym zwolnij to napięcie. Powtórz sobie to kilka razy, po kilkanaście sekund i wraz z tym, jak będziesz miał mniej napięcia w swoim przedramieniu, możesz ten czas troszeczkę zwiększyć. Także to jest ta prostsza pozycja dotycząca rozciągnięcia tylko tej części jakby strony dłoniowej przedramienia, nazwijmy to. Pokażę Ci za chwilkę drugą, trochę bardziej skomplikowaną, przy ścianie, która będzie nam otwierać przedramię, trochę biceps, całą klatkę piersiową. Także zapraszam do tej trzeciej części. Jeśli chodzi o drugą część rozciągania, to sposób, który Ci za chwilkę pokażę przy ścianie, jest troszkę bardziej globalny. Pierwszy sposób dotyczył stricte samego przedramienia i rozciągania tej partii, natomiast tutaj przy ścianie będzie mowa o całej taśmie, łącznie z klatką piersiową, więc jest to troszeczkę szersze rozciąganie, ale warto również zająć się przy okazji jakby rikoszetem tutaj, otwarciem klatki piersiowej. Co musisz zrobić? Jedyne, co jest Ci potrzebne, to jakaś ściana, gdzie oprzesz sobie swoją dłoń. Dłoń powinna być na wysokości mniej więcej Twojego barku. Teraz tak, stań sobie całkowicie bokiem. Zacznij obracać rękę do zewnątrz. Tutaj zakres tego obrotu będzie sprawą indywidualną. Jeśli jesteś bardziej napięty, będziesz czuł duży opór. Więc gdyby tak było, zacznij powiedzmy od skrętu 90 stopni, a nie 180, którą chciałbym i oczekiwałbym od swojego pacjenta, gdybyśmy to ćwiczyli. Więc powiedzmy, idealny przykład, odkręcamy 180 stopni, palce w tym momencie patrzą w kierunku podłogi. To jest pierwszy etap. Druga ważna część to to, żeby mój nadgarstek nie odklejał się od jakby nasadą, nie odklejał się od ściany, czyli też tyle tego obrotu musi być, żebyś cały czas czuł, że cała Twoja dłoń plus nadgarstek dotykają do ściany, do powierzchni ściany. Więc to są te małe szczegóły. Jeśli mamy taką pozycję, zaczynam odkręcać się od ręki całym ciałem. Mogę trochę przestawić stopy i tutaj znowu jakby ten zakres, ta sprawa jest zupełnie osobnicza. Ile mogę się obrócić? Będzie to uzależnione znowu od Twojej klatki piersiowej, przedramienia, ramienia. Obracasz się tyle, żebyś poczuł wyraźne ciągnięcie gdzieś w obrębie tutaj
ramienia, klatki piersiowej, osoby z mocniejszym napięciem w obrębie gdzieś rąk i właśnie klatki piersiowej będą czuły tak naprawdę całą linię przez całą długość, aż tutaj ewentualnie szyję. Więc ruch mojego tułowia od ręki, odkręcam się, mogę jeszcze dodać ruch szyi, tu utrzymuję taką pozycję jakby x sekund tutaj też, tak? Jeśli osoba będzie czuła, że jest to bardzo średnio do wytrzymania albo będzie jakieś drętwienie, zrób to częściej, ale krócej. Osoby, które mają większy zakres, mogą wytrzymać troszkę dłużej, tak? Czyli otwieram cały tutaj zakres barku do rotacji zewnętrznej oraz rozciągam przy okazji swoje przedramię, trochę biceps. Jest to swego rodzaju technika takiej neuromobilizacji, czyli czegoś, co poprawi ruchomość nerwu i poprawi jakby no, otoczenie jego. Chodzi o to, żeby nerw swoje otoczenie miał jakby takie swobodne i żeby nic go nie blokowało po drodze, bo być może, że masz objaw właśnie drętwienia. Gdzieś to jest tutaj na przebiegu tego nerwu, tak? Więc jedna, ta bardziej prosta wersja, którą już widziałeś na podłodze, a druga troszeczkę bardziej zaawansowana, bardziej globalna. Warto pomieszać te dwie rzeczy. Zacznij od prostszej, zakończ tą trudniejszą. Zrób to kilka razy w ciągu dnia. Porównaj sobie z drugą ręką. Zazwyczaj powinien być balans i chciałbym, żeby to pacjent, który się rozciąga, czy ćwiczymy siłowo, chciałbym, żeby lewa, prawa strona lub przód, tył, żeby to było no, bardzo zbliżone do ideału, żeby to było równo. Wiadomo, nikt z nas nie jest symetryczny, ale dążymy do tego, aby zakresy w rozciąganiu były jak najbardziej zbliżone do drugiej partii naszego ciała. Dwa proste sposoby rozciągające, jeden masaż i prawdopodobnie zniwelujesz sobie większość dolegliwości w obrębie przedramienia, nadgarstka, łokcia, drętwienia i tym podobnych. Także krótki tip, mam nadzieję, że to Ci pomoże. Możesz zostawić krótki komentarz, oczywiście pytanie bardzo mile widziane. Jeśli masz pytania, pisz. Zapraszam serdecznie do innych filmów, gdzie pokazuję rąbek swojej pracy z klientem, a z pacjentem. Także taka praktyka 100% prawdziwa, jak to wygląda. Zachęcam, zapraszam i dziękuję. Do usłyszenia. Do zobaczenia.